Drogówka, dzielnicowi i prewencja chrzanowskiej policji w jednym miejscu. I nie była to komenda powiatowa. W klubie Pegas przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego odbyło się kolejne spotkanie policjantów z mieszkańcami Chrzanowa. Po ubiegłorocznej debacie zrodziło się wiele pytań i wątpliwości. Teraz był czas, by je rozwiać i otrzymać odpowiedzi. Zostało złożone przez Państwa, mieszkańców miasta i gminy Chrzanów, odpowiednie wnioski i rekomendacje. Chcemy je po prostu przybliżyć Państwu, zapoznać. Część Państwa może była na tej debacie, część jest po raz pierwszy, więc chcemy po prostu Wam przybliżyć, jakie problemy zgłaszali właśnie mieszkańcy na poprzedniej debacie. A są one najróżniejsze, od picia alkoholu w miejscach publicznych poprzez ulicą Świętokrzyską, Józefowicza i Sądową przebiega ścieżka rowerowa, która wynosi około 150 metrów, jest krótka i zbyt krótka i stwarza problemy. Aż do parkowania samochodów na wąskich osiedlowych uliczkach. Jak zapewnia policja, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przestępstw i wykroczeń znacznie spadła. Też zanotowaliśmy, jeżeli chodzi o nasze miasto, spadki w granicach 40-50%. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ. To temat debaty i jest on szczególnie aktualny wiosną, gdy na drogach pojawiają się jednoślady. 3, 4, 5, jeden za drugim i taki ryk. Nie wiem, tłumiki mają bez środka, tylko same rury. Zwariować nie wiadomo. Zbliża się pora wiosenna, rowerzyści wyjeżdżają na drogi. Także również wycieczki pieszych. Zmożona prędkość pojazdów, więc na to w tym sezonie wiosenno-letnim policjanci będą przede wszystkim zwracać uwagę. Na dwa nasilające się niebezpieczne zjawiska zwrócił uwagę prezes spółdzielni mieszkaniowej. Nasilone przypadki podpaleń pojemników na odpady. I na naszych nieruchomościach, i na nieruchomościach wspólnot występują tego typu zjawiska. Coraz częściej mamy do czynienia z graffiti, czyli z tymi, trudno nazwać to graffiti, z tymi najprzeróżniejszymi napisami, które pojawiają się na nowo wykonanych elewacjach budynków. I wreszcie ostatni problem, którym chciałem się podzielić, ewentualnie zapytać, czy jest jakakolwiek możliwość współdziałania, współpracy w zakresie monitoringu. I tu odpowiedź pojawiła się natychmiast. Odpowiedniej jakości urządzenie w postaci kamery i odpowiednio przesłany sygnał, czy to drogą teleinformatyczną, czyli radiową poprzez sygnał GSM. Takie sugestie również powinny wpływać na ręce pani burmistrz. Na zakończenie debaty uczestnicy dostali do wypełnienia ankiety, na których anonimowo mogli przedstawić problemy, na które powinni zwrócić uwagę chrzanowscy policjanci. W zależności od liczby zgłoszeń mieszkańców i ich problemów, z którymi chcieliby się z nami podzielić w celu niwelizacji tych problemów, te debaty będą ogłaszane odpowiednio wcześniej. Terminy debat znajdą się na stronach internetowych policji, ale również będą podawane w ogłoszeniach parafialnych w kościołach oraz wywieszane na tablicach w urzędach i klatkach schodowych bloków. Michał Płoszaj, Chrzanowska Telewizja Lokalna.